Witajcie kochani. To ja, Wasza szynżylka informatorka. Przyszła nauczycielka. Ja, 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 ja! Dzisiejszy filmik będzie o listach, które przysłaliście do słodkiej belli. Jestem bardzo ciekawy, co to będą za listy. Ja też jestem bardzo ciekawy. A więc tak, listy przyszły dwa i zaraz Wam je pokażę. I powiem od kogo są. Zacznijmy od listu, który przyszedł pierwszy. Pierwszy list przyszedł w tak pięknie udeko udekorowanej kopercie. A nadesłała go Natalia K. z Kłębanowic. Zobaczcie, co do mnie napisała: A więc tak: hej, mam na imię Natalia K. Nie powiem Wam całego nazwiska, ponieważ muszę chronić dane osobowe. Mieszkam w Kłębanowicach. Też lubię LPS. Chcę się z tobą zamienić kotką pers. Mam 8 lat, też bardzo cię lubię. A więc, droga Natalio, odpowiadając na twoje pytanie, ja niestety się petropami nie wymieniam. Są one w stałej mojej kolekcji i po prostu się nie wymieniam. Tutaj Natalia narysowała tego kotka persa. By the way, bardzo ładny pers, podoba mi się! Mnie też się podoba ten perc, on jest super! Chodzę do pierwszej klasy, bardzo lubię Twoje filmiki z Loganem. O mój Boże, jak bardzo się cieszę! Ja Ci już też polubiłem, Natalia! A tutaj środek listu. Mamy tutaj dużo naklejek Pet Shopów oraz piękny rysunek Natalii. Natalia, uważam, że masz duże zdolności i ładnie rysujesz. Ja też tak uważam. A ty, Emil? ja również, ja również. A tak a propos, coś ci włożył na głowę, Emil. Czy ty jesteś normalny? Jestem wróżbitą. Jak chcesz, to po programie coś ci wywróżę. Na przykład, że w najbliższym czasie przegrasz w kasynie. Ja, 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 ja. ja. Stary w kasynie, to ja zawsze wygrywam. ha, 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 ha. ha, ha. A więc, zobaczcie, kochani, jaki piękny list dostaliśmy od Natalii. Natalia, twój list dotarł, dotarł do mnie jako pierwszy. Bardzo ci za niego dziękuję i bardzo mi się podoba. Serdecznie cię pozdrawiam. Szynszy, dawaj już drugi list, jestem strasznie ciekawy. Cierpliwości, Logan, zaraz go pokażę. No to szybko, 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 szybko. Drugi list przyszedł do mnie w takiej kopercie. A, nadesłała go Alicja J. A teraz zobaczcie, co było w środku. Liścik pierwszy. Cześć, jestem Alicja J. Mam 8,5 lat. To jest mój pierwszy list od widza. Mam nadzieję, że spodoba Ci się mój rysunek. Oceń go w skali 1 do 10. Rysunek za chwilę sobie ocenimy. A teraz przejdźmy do pytań, które Alicja nam zadała. Pytanie pierwsze. Jaki LPS z zakręconych jest Twoim ulubieńcem? No, pewnie ja! Albo ja! Nie bądź taki pewny! Nieprawda, bo i ja! Odpowiadając na Twoje pytanie, moim ulubionym LPS-em z zakręconych jest Emil. Ja ja ja, 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 ja! Wiedziałem, że ja będę! Oh, yeah! Pytanie drugie. Ile masz LPS? Aktualnie w swojej kolekcji posiadam około 400 figurek. Pytanie trzecie. Co lubisz bardziej, psy czy koty? Oczywiście uwielbiam koty, nawet jednego mam w domu. Posiadam kotka brytyjskiego, którego bardzo kocham? Uwielbiam się z nim bawić, ale często mnie drapie. Jestem cały poraniony. Pff. Pytanie czwarte. Co lubisz bardziej? Logana czy Megan? A więc lubię bardziej logana jest to jeden z moich ulubionych petropów. Oh je, yeah! no i super! I ostatnie pytanie piąte: lubisz konie. A więc tak lubię konie. Teraz przechodzimy do drugiej kartki rysunek 2. W środku mamy rysunek, o który Prosiła o ocenę Alicja. Jest to piękny short hair z serduszkiem na twarzy pewnie wiecie, o którego chodzi. Pięknie go narysowałaś, od razu wiedziałam o którego Petropa chodzi. Dlaczego mnie nie narysowałaś? Może kto, który inny widz mnie narysuje? Mam taką nadzieję. Albo mnie niech ktoś narysuje. Nieprawda, bo mnie. Alicjo, Twój rysunek oceniam w skali 1 do 10, więc otrzymujesz ode mnie ocenę maksymalną, czyli 10 na 10. Rysunek wyszedł Ci ślicznie. Ale to nie koniec, kochani, bo Alicja wysłała nam kilka prezentów. Zaraz wam pokażę, jakie. Alicja przysłała mi tiktaki. O mój Boże, ja je biorę i ja zamawiam! Już należą do mnie. Dzięki, Alicja! Drugim prezentem są, jak przypuszczam, cukierki. Zobaczcie sami. A w środku znajduje się też grzebień dla petropa. Super, bardzo dziękuję. I ja biorę cukierki, później wam oddam grzebień. Cukierki są już moje. Ha, 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 ha. Logan, a tutaj coś dla ciebie? Alicja zrobiła specjalnie dla ciebie prezent. O mój Boże, o mój Boże, ale super, co jest w środku? Otwieraj to! Zaraz to otworzę. A w środku, oto, znajduje się taka kokarda dla Logana. Wow, jaka ładna Alicja, dzięki! Zaraz ją założę i pokażę, jak wyglądam. O mój Boże, czyż nie jestem przystojny? Ładnie wyglądasz wnuczku. Bardzo elegancko. Możesz iść nawet na pokaz mody. Pewnie byś wygrał. Ja, 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 ja. Ja. Dzięki dziadek. Jak chcesz, mogę ci kiedyś pożyczyć na randkę z honoratą. Dzięki Alicja. Ta kokarda jest super. I ostatnią rzeczą, którą przysłała nam Alicja, jest w takim pudełeczku. W środku siedział taki oto malutki, śliczny piesio. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. Jak wiecie, w starszych moich odcinkach zakręconych, krystal miała pieska Denisa. Niestety zdarzył się wielki pech, ponieważ Denis gdzieś zaginął, i niestety nie wiem, gdzie jest. Przeszukałam cały dom, ale Denisa nigdzie nie ma. Dlatego Denis też nie występuje w nowych filmach. Alicja, tym pieskiem mnie uratowałaś, ponieważ teraz on zastąpi Denisa. Będzie występował w kolejnych moich filmikach. Jest on super i świetnie nadaje się do tej roli. A więc, kochani, takie dwa listy były w mojej skrytce pocztowej. Powiem wam, że bardzo mnie one ucieszyły. Zachęcam was do wysyłania mi listów, które będę pokazywać w filmikach. Takich jak ten. Jeszcze raz przypomnę Wam adres. A więc: Słodka Bella, skrytka pocztowa numer 46 43 400, cieszyn. Będziecie też mieć ten adres w opisie. A więc jeszcze raz pozdrawiam Natalię oraz Alicję oraz dziękuję za Wasze listy. Pozdrawiamy również Was, nasi widzowie. Że tak licznie nas oglądacie! A więc zostawcie oczywiście łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, bo chcemy dobić do 100 tysięcy. A już mamy więcej niż połowę. To może się udać, ale potrzebujemy Waszej pomocy. A w komentarzach napiszcie, czy wyślecie do mnie list. Znaczy do słodkiej Belli, ale może ja też coś dostanę? A może ja też! Dziadek, a tak w ogóle, co dzisiaj po południu będziemy robić? Jest sobota, piękna pogoda, no i wakacje. Ja, to bym pojechał na basen. Luczek, powiedz mi, po co jechać na basen pełen ludzi, jeżeli w ogrodzie mamy swój własny ogrodowy ogromny basen? Wszyscy się przecież tam zmieścimy. Ten basen ma 5 metrów. Możemy też zaprosić na przykład zakręconych. Pewnie się ucieszą i przyjdą. Jestem za, jestem za. Zaprośmy ich. I ja zaproszę Zdzisława. Będę go ja. Ja. Nie, nie zapraszaj go, dziadek. On lubi skakać na bombę do basenu i później wszystkich chlapie. A ja nie lubię mieć wody w oczach. To ja sobie nadmucham jakiś super dmuchany materac i będę pływał. Tylko nie wiem, czy flaminga, czy jednorożca. Weź flaminga, dobrze radzę. A ja kupiłem ostatnio materac w kształcie kawałka pizzy. To jak będziesz na nim pływał, ja go ugryzę, przebiję ci go i pójdziesz pod wodę. A, 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 a. Wtedy mi oddajesz cały hajspacanie. Dobra, dość tej gadaniny, nie przedłużajmy już. A więc zostawcie lajka, subskrypcję i komentarz. Oraz piszcie do mnie listy, czekam z niecierpliwością. Przesyłamy wam buziaki i miłego popołudnia. Pa, pa. Idźcie się kąpać na basen, tak jak my. Pa pa, dzieciaki. Pa pa. Hau hau a stranger